Siemanko, jestem Lucek, to jest 5M i kolejny serwer driftowy dzisiaj. Ogarniamy sobie i spełniam prośbę jednego z widzów, który powiedział, że driftował Fordem Mustangiem. Akurat tutaj jest bardzo fajny model Forda Mustanga i wow, widzę, że też dym spod opon jest zmodowany, bo bardzo ładnie wygląda to. Zobaczcie. Przypomina mi się Need for Speed Pro Street. Pamiętam, jak w Need for Speedzie Pro Street na tych pierwszych gameplayach czy zwiastunach promowali ten właśnie zabójczy dym, który był w tamtej grze. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze z was pamięta. No ale dobrze. Jest sobie Mustang i pomyślicie, o wow, on jest już nieźle porobiony. Ale okazuje się, że możemy sobie tutaj dużo rzeczy jeszcze pozmieniać. Ja może zrobię jakiś jaśniejszy kolor, co by było to lepiej widać. Okazuje się, że jest tu też sporo graczy, którzy mnie kojarzą z YouTube'a, więc możliwe, że będą nam albo przeszkadzać, albo z nami się dobrze bawić. Mam nadzieję, że to drugie. Więc tak, zaczniemy sobie od spoilerów. I tak, zobaczcie, że to są spoilery dopasowane do tego samochodu. Mi to ciągle rozwala głowę, jak fajnie jest to zrobione w tym 5M-ie. Kurde, za darmo, nie? Weźmy sobie jakiś taki przesadzony spoiler. Dach, zobaczcie. Tutaj mamy żaluzje na tylne szyby. Mamy sobie taki dach i mamy żaluzje z dach. Kurde. What? To nie tak miało być. Zepsuło nam cały klimat. Kurde. Jeszcze raz. Weźmy sobie może stokowe. Nie wiem. Albo dajmy te żaluzje chociaż. I tak, maska karbonowa. O kurde, już myślałem, że bez maski w ogóle. Ona nie jest karbonowa, tylko chodzi o to, że nazwy są po polsku z GTA wzięte, nie? Tutaj mamy na światełka, mamy takie, no jak to się nazywa, brewki, tak? Możemy je sobie założyć, spoko. Tutaj mamy, what? Czekaj, co? Co? Jaki zderzak niezły, spoko. Tutaj upgrade'ów chyba nie będziemy żadnych dawać. Skrzynie biegów, tutaj zawieszenie zobaczymy, uwaga. Zaraz, czy jemu się zmieniło też poszerzenie? To był chyba przedni zderzak. Nie, to poszerzenie było takie, jakie jest. Okej. Okay. Musimy się trochę pośpieszyć z tym tuningiem, bo zaraz zajdzie słońce, nic nie będzie widać. Więc tak. Stokowe. No tutaj się nic nie. A nie, troszeczkę się obniża, ale tak delikatnie. To dajmy to ostatnie zawieszenie. I tutaj mamy jeszcze przyciemnienie szyb. Możemy sobie przyciemnić. Chyba tyle. Felg oczywiście nie będziemy zmieniać, bo tu są te stokowe chyba. No, chyba to są jakieś dodatkowe, chociaż cholera wie. Możemy zmienić, ale ja wiem. Jak myślicie, zmieniać czy nie? zaraz. Wheel choices. Aha. To nie. Dobra, weźmy sobie. Tu chyba są z gry akurat wzięte felgi. Ale one mi się niespecjalnie podobają. Wolałbym mieć stokowe jakieś takie ładne. Nie wiem, jakie tutaj wybrać tego samochodu. To są felgi z GTA, ale nawet pasują, nie? Byłem na jednym serwerze, gdzie koła od samochodów były bardzo takie niepasujące do reszty. Dobra, weźmy sobie to. Jeszcze raz wejdźmy z modyfikację i tire smoke. Dajmy sobie na jakiś tam czerwony dajmy. Czerwony będzie chyba najlepiej widoczny. Ile się tu osób zebrało już? Wow. Teraz tak. Tutaj mamy kolorek, to sobie już wcześniej zmieniliśmy. Dajmy sobie metalik, dajmy sobie jakiś tam czerwony, fajnie wygląda, wow. Okej, niech będzie sobie to. Tutaj mamy już ustawione. Aha, jeszcze możemy sobie obniżyć samochód mocniej. Z tym, że to już nie jest takie obniżenie, że jak zawieszenie w GTA Online, tylko to jest takie zawieszenie modyfikacją, nie? Modem po prostu. Więc pyk. I zdecydowanie nie będę instalował żadnego z tych obniżeń, bo to co jest, to mi wystarcza w 100%. No i chyba tyle. Tutaj więcej nie można w nich zmieniać w tych samochodach, ale i tak sporo było jak dla tego auta. A ogólnie autek, jak widzicie, jest tutaj dużo. Ten ma jakąś w ogóle świecącą rejestrację. Tu jest Mercedes GTS to się nazywa. Jest Liberty Walk, chyba to się nazywa R35. No i możemy sobie jechać i spróbujemy podliftować synchronicznie trochę może. Hihi. Jak fajnie pierdzi, podoba mi się. Ale dym spod opon świetnie zmodowany jest. Naprawdę mega to wygląda. Kurde, ale szybki ten Mustang.
Wow, 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 wow. Tak, i standardowo przy obserwatorium. Fajny jest ten serwerek, bo ja lubię standardową mapę Los Santos. Wow, wow, wow. Lambo? No ale ktoś zostawił to Lambo. Lambo stoi, smutne. Zróbmy wokół Lambo sobie myku myk. Shit. Jak się wszyscy wyminęli ze sobą. Nice. Dobra, ja jadę tam. Jedziemy drift synchroniczny. Tutaj z przodu jedzie anonimowa owca. Jedź. Ale nikt się jakoś na hama nie spycha, nie? Więc... Dobra, próbujemy. Ktoś na motorze będzie driftował. Znaczy tutaj ogólnie są nie tylko samochody driftowe, ale też są zwykłe, jakieś tam sportowe. Niekoniecznie trzeba od razu driftować na tym serwie. Okej. Chyba się nie zgraliśmy, nie wiedział gdzie pojechać. Spoko. Da się tu driftować. Na poprzednim serwerze, na którym grałem, naprawdę było bardzo spoko, jeśli chodzi o handling. Tutaj jest troszeczkę trudniej. Może jakoś te modyfikacje samochodu, jeśli chodzi o osiągi, coś by dały, ale wątpię. Chyba nie. Dobra, czekamy tu na resztę. Gdzie oni się tam podziewają? Jadą. Jedzie Audica. Fajnie się świeci ta tablica rejestracyjna. Kurde, wydaje mi się, że te samochody wyścigowe czy pojazdy ogólnie takie inne niż driftowe nie powinny być tutaj pomieszane ze sobą. Bo zobaczcie co się dzieje, nie? Dobra, cyk. Uuu, no ciężko. Samochód się tutaj bardzo prostuje, przynajmniej ten, bo nie wiem jak było z innymi autami do driftu. No ale chcę dzisiaj Mustangiem koniecznie, bo tak. Ale da się driftować, jest spoko. Wow, wow, wow! BMW i8 ktoś będzie driftował, no spoczko. Ktoś się do mnie dosiadł. Ty, ale zajebiście. To jest też chyba tuning Liberty Walk. Nie? Czy nie? Czy... Chyba z boku będzie napisane. LB Performance, o. Się nazywa. Ty! Co to jest? To jest BMW? BMW Roadster. Dobra. Zaraz, tutaj jest jakieś paliwo? What? Nie wierzę. Nie no, chyba nie. Tam się na żółto świeci tam na zegarze, więc nie wiem, tu trzeba... Chyba jakąś gotówkę tu zarabiam, o co chodzi? Wiem, że bardzo fajna rzecz jest na tym serwerze, że spawn samochodu można robić następny za 2 minuty. Jest taki 2-minutowy interwał i to jest bardzo spoko, bo myślę, że dzięki temu ten serwer się po prostu nie zlaguje. Albo no nie będzie się psuł przez dłuższy czas. Dobra, lecimy gdzieś dalej. Wow. Jezu! Nie fajnie. Ej, kurde, psuje mi driftik, no. A to psuj jeden. Powinno być tutaj można... Znaczy, powinno dać się tutaj włączyć tryb ducha, że przenikamy wtedy przez wszystkich graczy. To by było spoko. Pojedziemy sobie troszeczkę tu, przez miasto zaraz. Czyli nie wiem, czy to będzie przez miasto, takie przedmieścia trochę, nie? No w tym miejscu. Albo nie, tutaj jest zaraz fajnie. Tam pojedziemy sobie pod Winewood. I tam są takie fajne, ładne zakręty. Dobra, no to nie jest Audi, myślałem, że to Audi to BMW jest. Cyk. I cyk. Okej. I do góry. Co to był za motocykl? Kurde. Chyba nie ma tu takich GTA normalnie. Uuu, są też jakieś zmodowane czy coś. Kurde, rozbiłem się. Właśnie, można by było popatrzeć sobie. Ale poleciał! No, ładnie. Podobało mi się. Dobra, jedziemy. O, tutaj troszeczkę ciężko, nie? Te zakręty są takie...
trudne do podliftowania, ale da się, da się. O, uwaga, uwaga, kurde, trochę skopałem. No tak nagle zwolnił, przyhamował nawet. No i zawracamy. Jedziemy w dół i teraz pojedziemy sobie właśnie tamtą drogą. Zrobimy takie duże kółko i wrócimy potem na obserwatorium, ale to już na sam koniec. Objedziemy całe Los Santos, tutaj całe Los Santos, miejsca, gdzie najfajniej się driftuje. No dużo tu osób przyjechało sobie. Przesterowałem. Łatwo tutaj przesterować. Przynajmniej w tym aucie. Kurde, ty. Ty, paliwo mi się chyba kończy. Co jest? Widzę, że na czerwono się teraz świeci tamto, tamto. Nie wiem, trzeba gdzieś znaleźć stację. Bo mi się już, zobaczcie, z rur wydechowych lecą mi jakieś iskry. Oh shit! Blokada drogowa. No, lecą mi iskry z rur wydechowych i ten. I chyba zaraz mi się paliwo skończy. Dobra, muszę uważać na to paliwo, tylko ja nie wiem, gdzie tu jest jakiś wskaźnik paliwa. Widzę, że tylko po prostu mi się tam świeci na czerwono. To chyba trzeba pojechać zatankować furę. Wygląda na to. Szkoda. Ja nie lubię tankować. Dobra, chyba wiem, gdzie jest stacja paliw. Trzeba pojechać tutaj na dół. No już się, już dziwnie się jeździ. Jadę na oparach, kurde. Samochód sam mi jakoś ten... jakoś mi zwalnia czy coś. Kończy mi się paliwo. Ja nie wiem, gdzie się uzupełnia. Czy to trzeba jakoś tam coś ten? No chyba tutaj. A jest, jest, jest. Zobaczcie, jest kanister na mapce. I tam chyba trzeba podjechać, żeby zatankować. W sumie spoko sprawa, nie zawsze jakieś tam rozmaicenie. Tylko, no nie, no nie jest źle. Ciekawe, co ile trzeba sobie uzupełniać to paliwko. Na czerwonym jakoś, na oparach jakoś dojechałem. O shit, nie mogę jechać. Mogę jechać, dobra. I co ten? Ej, nie mogę tu podjechać, no fuck. No nie. A jak mi ktoś furę zabierze, jak wysiądę? Ej, serio, nie mogę tu podjechać. What the fuck? O co chodzi? Nie mogę tu podjechać. Czekajcie, ja pojadę naokoło, zobaczę, czy się da. No nie da się, do tyłu mi samochód jedzie. A no może tyłem wjadę tutaj. to trzeba chyba kanister wziąć po prostu i to. Ej, co mi się stało z tymi, z kołami? WTF? Wybuchło mi. Dobra, ja wysiadam. Mam nadzieję, że mi fury nie zabiorą. Gdzie jest kanister? No jest. Dobra, mamy kanister. Dojechałem na oparach, więc to i tak cud. O, jest jeszcze moja fura, to dobrze. I teraz co? O! Wow! Nieźle! Spoko. Zobaczymy, czy uda się zatankować. Czemu ja cały czas kasę dostaję? Dostaję kasę za drifty? To chyba spoko, tylko samochód mi się popsuł, bo... No, nie mam opony! Zjerała mi się opona totalnie. To jakaś karetka w ogóle, dzikie węże. Nie wiem, czy już, czy jeszcze. Lejemy tutaj grubo, ty. Nie wiem, gdzie tu zbiornik 400-litrowy musi być. Dobra, 3, 2, 1. Okej, wystarczy chyba. Czemu nie mogę wsiąść do mojej fury? A fuel jest... Dobra, jest pełny. Teraz chciałbym wsiąść do niego. O! Całe szczęście się da. No dobrze, to teraz tak. Naprawmy sobie furkę. Zaraz, gdzie to było? Fix. O. Okej. Naprawione czy nie? Chyba tak. Można jechać. Co tu tyle ludzi jest? Dobra, jedziemy. No i teraz to tak. Jedziemy, kurde. Jedziemy sobie tam w góry. Wracamy na trasę.
i robimy tam drifty. Potem zrobimy jakieś tam, może jakiś meeting czy coś, bo tutaj widzę, że na czacie pytają o meeting, nie ma problemu. Ja wiem, że tu są Polacy, tylko oni mogą pisać po angielsku, inaczej zostaną zbanowani. Zabrzmiało groźnie. Dobra, no to jest. Jestem tutaj gościem na serwerze, więc muszę przestrzegać zasad. Uspokójmy się trochę. Teraz tak. Tam jest za ciasno, to pojedziemy sobie tutaj. Tam jeszcze wyżej można by sobie pocisnąć. I lecimy driftem. Jesteśmy już na trasce. No, tu jest wąsko. Coś ten. Coś ten Mustang niespecjalnie lubi wchodzić w drift, do cholery. Okej. Dobra. Jedziemy, jedziemy do góry. I teraz trzeba jakoś stąd wyjechać. A teraz do góry, tutaj w prawo. Au! Ty, fura mi się zawiesiła, koniec. Koniec grania. Okej, już udało się. I teraz pojedziemy sobie tu pod górę kawałek. Pojedziemy na całkiem w te góry i tam będą fajne miejsca driftowe. Dużo ludzi się tu kręci. To jest jakiś popularny serwer. Okej. I teraz jedziemy właśnie sobie na skrzyżowaniu w lewo. I tam będą fajne te, fajne miejsce driftowe, takie bardzo fajne, proste drogi. O właśnie. Mam nadzieję, że paliwa mi wystarczy, kurde. Będę musiał z kapcia biec do stacji benzynowej, a to już nie fajnie. Uhohoho. No taki słabiutki ten drift, znaczy szybki, ładny, taki kącik mały właśnie. Więc kąt zdecydowanie powinien być większy. Ten samochód jest za szybki, on za szybko przyspiesza po prostu. Ło, nawet Ferrari, LaFerrari jest. Nie, to jest FXXK chyba, a nie LaFerrari. Ale to jest sportowe i to nie driftuje, no i fajnie, nie? Też są zmodowane różne. Później sobie zobaczymy jeszcze jakieś te furki zmodowane, jakieś wyścigowe, nie tylko te driftowe, ale driftowych jest tu jeszcze trochę. Zaraz. Aha, jeszcze tu możemy pojechać, no. O, i tu jest kolejna stacja benzynowa, ale ja już wziąłem ze sobą kanister, także. Chyba dostaje się rzeczywiście kasę za drifty, wiecie? Ja tutaj tak walę cały czas. Aha, na dole się widzicie, tam liczy coś, nie? To są punkty pod zegarami. A na górze dostajemy tą kasę, którą wydriftujemy, także bardzo spoko. Ciekawe, co za nią będzie można sobie kupić, no. Wow. Podriftowane. Nie wiem, gdzie zrobić ten zlocik, ale chyba standardowo koło obserwatorium się wciśniemy tam jakoś. Wow! Spokój tam. Uspokój stulejkę, bo tu drifty robimy fantastyczne. Uczymy się driftować w tym Mustangu fantastycznym. I uwaga, lecimy do. Jest, udało się pięknie. I teraz prosto, aż tam do rezydencji. Co, gdzie on tam pojechał, Jezu. Czuję się trochę jak w GTA Online teraz. Przeważnie jak się wbija na te serwery, to nikt cię nie zna i w ogóle, a teraz tutaj ten jest chyba jakiś taki popularniejszy. Jeszcze zostało trochę Polaków, to mnie gdzieś tam rozpoznają. Hihi. Wow. Nie na mnie. No i tutaj są właśnie takie spoko miejscówki. Tam, o, wiem gdzie możemy zrobić. Koło, jak to się nazywa? Tam gdzie wino jest i w ogóle winiarnia. O ty w mordy! Ale tutaj skopałem, taki ładny zakręt był. Cyk. I cyk. Patrz, dobrze idzie. Oj. Pierwszy raz przesterowałem chyba gnoja. Nieładnie, panie Mustang. Dobra, poczekamy tu na wszystkich, bo tam z tyłu 4 osoby jeszcze jadą, a tu są fajne zakręty, które możemy porobić. Że poczekam. Co tu przyjechało? A, przyjechał ten R35. Przywitam go.
Ktoś tam jeszcze dalej jedzie. Jeszcze dwie osoby jadą sobie. Co, jedziemy tandem? Dobra, to ciśniemy. Jedziemy, jedziemy. Oj, żeby go nie przydusić tutaj. Wow, aj, prawie tylko wypadł. Prawie byłoby ładnie, gdyby nie wypadł z przodu. By było naprawdę spoko, tandemowa. Ajajaj, wypadł, no kurde. Dobra, ja myślę, że tutaj z lecika możemy pocisnąć. I może się ustawimy, o tutaj, o tą rezydencję mi chodziło. Dobra, napiszę na czacie. Robimy meeting, zobaczymy jakimi furami tutaj wszyscy przyjadą. O, jest Ferrari FXX. Jest BMW Z4 GT3. Chyba? To jest GT3 czy GT4? Ciut, wie. Tam jest następne BMW, tutaj jest LB Performance. Nissan. Czy tam jest Impala? No co oni robią? Tak się nie robi. Idę go zaraz zatankować, bo tutaj nie ma broni. Jedyną bronią, jaką mam, to jest ten. Nie, zbiornik, więc. No. Zatankuję sobie furę przy okazji. Ale jest zbiornik pełny. Kurde. Z pełnym zbiornikiem jeżdżę? Dobra, zobaczmy te fury, co tam mają. A właśnie, bo ja w swoim aucie chyba mogę otworzyć przedni ten. Przedni zderzak. Przednią maskę. Zaraz, zobaczymy. Jest doors i tutaj mamy hood. Coś tutaj jest. Coś tu jest. Jakiś tam silniczek. Fajne te mody są, spoko. Tu jest Ford Raptor, chyba najnowszy. Tutaj Nissanek. Tu BMW. M4. I to jeszcze jakieś poszerzone konkretnie. O, czekaj, możemy go zatankować. Podoba mi się to BMW, to ci zatankuje. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jaka kita długa ta laska ma, lol, what the fuck? Dobra, obsikałem samochód jej. Tutaj mamy co? Aha, nie może. Ojej, skończył mi się zbiornik. Dobra, tu jest BMW. Tu jest Ferrari. Fajnie to Ferrari wygląda i naprawdę spoko te mody są. Fajnie to wygląda, nie? O, tu jest BMW E36, tylko że to jest, jak to się nazywa, Drift Missile, czy jakoś tak? Albo, jak to się nazywało z tymi takimi wydechami do góry wystającymi, ten tuning? Ho, coś tam, coś jakoś na H, nie pamiętam jak. Ty, wiem co zrobimy! Odpierdzielimy, o tutaj jeszcze jest Impala chyba, tak? Dum, zgadłem? No, to jest fajna fura. Zobaczcie jakie ten, jakie szczegółowe. Ja cię nie mogę, nie. Ale beka. Fajna fura. Aż mam ochotę obejrzeć sobie Szybkich i Wściekłych. Ten najnowszą część. No dobra. Jedziemy w takim razie. Tutaj zamykam maski, mam nadzieję, że odpadnie. Silnik będzie miał lepsze chłodzenie, nie? Ojej. Ptaszyna dostała, kurde. Ej, nie odpada ta maska. Co jest? Chyba muszę ją zamknąć manualnie. Trochę jak mnie w GTA się czuję teraz. Jak w jakiejś grze wyjść. O, teraz się zamknęła, bo uderzyłem w coś. No dobra, pyk. Driftujemy. Muszę chyba powoli driftować, żeby wszyscy nadążali. Ten samochód może jest jakiś bardzo szybki. Jadą tam? Jadą. O, i pięknie, kurde, o to chodziło. W stylu Ken Blocka. Coś tam potrąciliśmy, coś tam nie potrąciliśmy. Tak, trzeba driftować. Dobra, jedź za mną. Teraz robimy zlot, ale taki ten, taki, że jedziemy. Zaraz, bo tutaj można było. Aha, tutaj skręcamy, no. Tutaj skręcamy. Gdzie on tam pojechał? Aha, bo on chciał przodem, kurde. Tam dalej nie będzie fajnych dróg do driftu, a tutaj będą jeszcze fajne dróżki. Może przyjadą do mnie.
Będziemy driftować dalej. A, no chodźcie, chodźcie tutaj na górę. Ile ich tam jest? Ja pierdzielę. Co oni są tam na dole? Motorkiem przyjechał. Motorkiem będziesz driftować? Dobra, ja jadę. Okej, okay, tu ciśniemy. Tu są fajne miejsca do driftu. Pyk. Jak się tam driftuje tym motorkiem? O, i teraz możemy sobie w górę rzeki ładnie cisnąć. Tu są naprawdę spoko, spoko miejsca do driftu. I akurat trafimy na ten, na drogę do obserwatorium. Oje, oh yeah. Tu chyba będzie coraz szerzej. Ale i tak będzie klimatycznie. No, ten samochód jest jakiś za szybki. Nie wychodzą nim ładnie te drifty, co? Tak można by było sprawić, żeby był troszeczkę wolniejszy, ale żeby chętniej się ślizgał i utrzymywał ten drift. To ja bym wtedy reflektował. Bardzo spoko działa ten serwer, trzeba przyznać. Nic się tu nie laguje, nie ma żadnego problemu. No dobra, to teraz sobie jedziemy tutaj i jedziemy drogą do obserwatorium. Sorry, sorry. Jedzie paczka znajomych, jak ucieka. A on mówi, oh shit, ja stąd spierdzielam, nie będę tu driftował z tymi wariatami. Toyotką. Ale zahaczyłem tak głupio, ale gdyby nie to, to by fajnie driftik wyszedł. Spoko wygląda ten dym, naprawdę bardzo mi się podoba. Okej. Okay. Głupio, że ustawiłem sobie, żeby samochód był niezniszczalny, a w pewnym momencie po prostu pękły mi opony z tyłu. No tutaj zdecydowanie za długie te zakręty są, za zbyt łagodne. Ciężko w ogóle ten samochód prowadzić i drift, a używając ręcznego to tak jakoś kamera się dziwnie buje na boki, to mnie wkurza. O, jedziemy na obserwatorium. Właśnie ile hajsu zarobiłem w ogóle, to jest cały mój hajs, chyba zacząłem grać tutaj z zerową gotówką na koncie. A teraz cisnę i ładnie jest. I ładnie mam tą kasiorkę. Tak powinno być w normalnym życiu, nie? Wyjeżdżasz na osiedle, cyk, driftujesz. Fantastycznie. O, jesteśmy sobie już na miejscu. Proszę bardzo, jakie drifty tu lecą. Oj, 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 przepraszam, przepraszam. Ile tu ludzi! Łodo. I robimy ostatni meeting. Ej, dużo, dużo tu jest tych furek różnych, nie? Zobaczcie, naprawdę. Tutaj to można robić prawdziwe zloty. Czy ja tam widzę Lycana Hypersporta? Podjedźmy sobie bliżej, zobaczmy. To jest chyba Lycan Hypersport. Co się dzieje z moim samochodem? The fuck? Tak, ktoś chyba bardzo niskim samochodem podjechał. Tak, to jest Lycan Hypersport. Tutaj zobaczcie. Toyota albo Subaru. Nie wiem, bo nie widziałem maski. A tu jest Lycan, zobaczcie. Hehe, spoko. Czyli są różne furki, nie? Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA 5M na driftowych serwerach i nie tylko. Zostawcie łapę w górę, jeśli chcecie zobaczyć tych filmów więcej. Trzymajcie się. Ej, jeszcze chwila, bo właśnie jeszcze jestem na tym serwerze i kurde, patrzę do C63 Mercedesa. Jest bardzo fajny tuning. No i teraz mogę powiedzieć o tym samochodzie, że tu wejdzie rower. Także C63 to jest moje auto marzeń. Jaki bagażnik, Jezus Maria. Najgorzej. Ale bardzo dużo opcji ma ten samochód, z tego co widzę. I są to naprawdę mega opcje, kurde. Naprawdę super to wygląda.